Cześć kochani, czas na kolejny odcinek z serii Avatar World. Ja jestem Sylwia, testuję i zapraszam Was dzisiaj na rajskie wakacje, ponieważ w Avatar World pojawiła się zupełnie nowa mapa. Mamy tutaj oczywiście nowe lotnisko, część tej oczywiście wyspy jest nadal w budowie. No ale mamy też super fajną plażę. Zacznijmy najpierw od lotniska, gdzie mamy kilka fajnych sekretów. Spójrzcie tylko na ten plakat. Pytałam Was już poprzednio, czy kogoś Wam nie przypomina ta dziewczyna, bo moim zdaniem jest to zdecydowanie Vaiana. I chyba nie bez przypadku jest ona tutaj obok tej taśmy do bagażu, nad którą jest pokazane, że bagaż nie może przekroczyć 99 kg. A co się stanie, gdy przekroczy? Sprawdźmy to. Wzięłam sobie tutaj taką walizeczkę. Niestety jest ona zdecydowanie za lekka, więc dopakujmy do niej tutaj kilka rzeczy. I ja po prostu wrzucam wszystko to, co znajdę pod ręką. No i teraz sprawdźmy, jaka jest waga. Słuchajcie, próbuję gdzieś tutaj machnąć tą walizką. Co się stało? A, widzicie to? Jest zdecydowanie za ciężkie, nie możemy jej tutaj położyć, a tutaj wyskoczyła nam super fajna torba. Torba oczywiście hawajska, no ale zobaczmy, co jest w środku. A tutaj mamy prawdziwe takie radio wakacyjne. Leci z tego radia oczywiście muzyczka. Wow, zmienia nawet kolory to radio, patrzcie na to. Leci muzyczka, możemy zmieniać kawałki. Jest kolor różowy, jest kolor niebieski i jeszcze kolor żółty. No i przepięknie wyglądająca torba. Gdy przejdziemy kawałeczek obok, mamy kolejną walizkę. Tylko że ta walizka jest zamknięta na kłódkę, widzicie? Nie da się jej otworzyć. Potrzebujemy kluczyk, który jest, moi kochani, tutaj. Pokazuję Wam dokładnie, schowany w tym kwiatku. Kluczyk jest oczywiście taki w kształcie kwiatuszka. Musimy go tutaj przyłożyć. Kłódka zniknęła, a my możemy otworzyć walizkę. Mamy tutaj iPada takiego z jakimś ananasem. Super fajne okulary i do tego jeszcze kapelusik na głowę. I to wszystko z tej hawajskiej walizki. No dobra, koniec tego lotniska, przechodzimy sobie teraz na plażę. Czas na wakacje w stylu Vaiany. Plaża jest naprawdę fajna, mijamy tutaj nowych bohaterów, bardzo dużo się dzieje tutaj na plaży, no jest kilka fajnych sekretów. Na przykład, gdy podejdziemy obok tego hamaka, to mamy tutaj przepiękny kapelusik. Patrzcie na to, jaki fajny, chociaż mi zdecydowanie chyba bardziej się podoba ten kapelusik z kwiatkiem. Możemy go również nałożyć temu tutaj chłopakowi i od niego pożyczyć kwiatek taki, zobaczcie, za ucho. On oczywiście może nam zrobić jeszcze jakieś pyszne kokosy do picia, wystarczy, że mu go damy. On nam go rozłupie na pół i możemy zjeść takiego kokosa, albo możemy się napić jakiegoś pysznego, albo możemy się napić jakiejś pysznej wody kokosowej. Od razu Wam mówię, bierzemy do ręki tę łopatkę. Przechodzimy tutaj nieco dalej. Mamy tutaj miejsce, gdzie są składowane jakieś parasolki, gdzie są jakieś leżaki, stoliki, ale pod nimi kryją się sekrety, kryje się sekretna kartka. Zobaczcie na to. Musimy znaleźć trzy elementy. Klucz i jakieś takie dwa plastikowe elementy. One są zakopane w piasku. Więc potrzebujemy do tego wykrywacz metali, który jest tutaj. No i teraz razem z tym wykrywaczem chodzimy po plaży. No i teraz najważniejsze jest znaleźć takie miejsce, które się świeci na zielono, a następnie musimy spróbować coś wykopać z tego miejsca, po prostu zrobić to naszą łopatką. A niestety to wcale nie jest takie łatwe, bo niby trafiamy w to miejsce, a nic się nie chce pokazać. No dobra, poszukajmy jakiegoś innego miejsca. Nie no, tutaj są ewidentnie dwa chyba, bo pokazuję tutaj mnóstwo miejsca. O, może tutaj niżej? No dobra, poszukajmy nieco dalej. Tutaj obok pana, który jest ratownikiem, mamy również takie miejsce, tylko że ta łopatka nie chce się mnie słuchać. No dalej, czy coś tu się w ogóle wykopie? Udało się w końcu z pierwszego miejsca coś wykopać i znalazłam tutaj klucz, który będzie nam bardzo, ale to bardzo potrzebny, aby złożyć tę rzecz, dzięki której dostaniemy jeszcze fajny prezent. Tutaj znalazłam kolejne miejsce, jak widzicie, świeci się na zielono. Dobra, mamy to. A to, moi drodzy, jest telefon. Telefon, na którym widać jakiegoś pana. Na początku będę sobie odkładać te wszystkie rzeczy znalezione tutaj obok. O, kolejne miejsce, zobaczcie, tutaj również się świeci na zielono ta lampeczka i dosyć spory teren tutaj pokazuje. No dobra, to sprawdzamy. Ej, mamy to! Kolejna rzecz, tym razem czerwona. Sprawdzamy, czy coś tu jeszcze jest na zielono. Chyba już z tej strony nie ma, więc przejdźmy jeszcze nieco obok. Dobra, jest! Najpierw się świeci na żółto, teraz na zielono. Coś tutaj musi być, chociaż też tutaj ten pasek pokazuje taki dosyć duży. Ej, co jest grane?
Znowu nie mogę tego wykopać. Czekajcie, muszę tutaj sprawdzić cały ten teren, czy to jest wyżej, czy niżej. Wydaje mi się, że może być... O, właśnie tutaj. Na tej instrukcji są wyraźnie pokazane właśnie te rzeczy, więc najpierw te dwa czerwone elementy ze sobą łączymy. Teraz bierzemy klucz, musimy podejść tutaj do tej rzeczy. Nasza bohaterka jakby skręci to jeszcze mocniej, no i mamy to. Zobaczcie, to, moi drodzy, jest oczywiście megafon w kolorze czerwonym z takim krzyżykiem. I musimy go dać panu ratownikowi. Zobaczcie, co się wydarzy. On go wziął, oczywiście jest mega szczęśliwy. Patrzcie, jaki dał nam prezent! To jest skuter wodny! Możemy na niego wsiąść. Oczywiście najlepiej będzie to zrobić na wodzie i możemy popływać. Co prawda pływać musimy o, w ten sposób i możemy zrobić, słuchajcie, jakieś fajne pozy. Możemy puścić kierownicę, możemy ją mocniej chwycić albo możemy pomachać. Pamiętacie telefon, który przed chwilą wykopałam? Spójrzcie tylko na to zdjęcie. To jest ten pan. Chodź tutaj, mój drogi. Proszę bardzo, to twój telefon. Ej, zgadza się, mega mu się podoba. Patrzcie, dostaliśmy prezent! To jest piłka plażowa. Tę piłkę plażową musimy mocno, mocno nadmuchać. Bierzemy ją do ręki i zobaczcie na to. Możemy zagrać. Możemy rzucić, ale to, mój drogi, masz to złapać. Mi się udało złapać. Teraz jeszcze raz rzucamy. A, patrzcie, jaka w ogóle wielka jest ta piłka. No i nie za każdym razem ją złapiemy. Biorę dalej łopatkę do ręki i idę dalej z moim wykrywaczem. Idę w jedną i w drugą stronę. Wyciągnę sobie tutaj te parasolki. Może tutaj coś znajdziemy? A, mamy to, patrzcie na to. Tutaj ewidentnie świeci nam się na zielono, tylko co my tutaj znajdziemy? A, kopanie tutaj wcale nie będzie takie łatwe. Może sobie jeszcze pomogę i wyciągnę te leżaki. Bo one mi tutaj trochę, o, przeszkadzają. Gdzie to było? Poczekajcie. Ej, tutaj są chyba dwa miejsca. Jedno jest tutaj tak dalej troszeczkę. O, jest, wykopaliśmy muszelkę? No dobra, ale jest jeszcze jedno miejsce, tutaj. Tutaj gdzieś chyba z tej strony, odtąd dotąd. No nie, słuchajcie, znalazłam kolejne miejsce, ale jak widzicie, tutaj jest pusta dziura. No w końcu udało się, po długich poszukiwaniach mamy to. Znalazłam jeszcze zakopany w ziemi kawałek sznurka, a w zasadzie takiej liny. Powiem wam szczerze, że za każdym razem, gdy wyjdziecie z tej lokacji i włączycie ją na nowo, to pojawiają się nowe miejsca do odkopania. Mamy tutaj jeszcze muszelkę, akurat zieloną. Słuchajcie, możemy tę muszelkę przyłożyć sobie do ucha i posłuchać szumu fal, ale możemy tę muszelkę połączyć z tą liną. Wówczas powstały nam piękne kolczyki. I takiej biżuterii możemy zrobić zdecydowanie więcej. I oczywiście chciałabym te kolczyki sobie założyć. Nie za bardzo je widać, troszeczkę wystają takie zielone, ale teraz tak, wychodzimy z tej lokacji, wchodzimy jeszcze raz i fajnie by było znaleźć jeszcze jeden taki kawałek sznurka, bo możemy sobie stworzyć jeszcze naszyjnik oraz fajne buty, sandałki. Tutaj mi się świeci na zielono, ale niestety nic nie ma. Tutaj również mi się świeciło na zielono koło tych kokosów, ale też jest pusto. No niestety nie udało mi się znaleźć więcej sznurków, ale musicie uwierzyć, że da radę zrobić jeszcze naszyjnik z innymi muszelkami i fajne sandałki. Potrzebuję zatem czegoś na szyi. Czy mogę wziąć kwiaty od tego tutaj pana? Poczekajcie, czy on może ściągnąć te kwiaty? Tak, może ściągnąć w takim razie. Dzięki wielki kochany, teraz ja je ze sobą zabieram. A teraz poszukajcie razem ze mną jeszcze więcej muszelek i takich rozgwiazd, ponieważ będą mi one potrzebne do zamku z piasku. A dokładnie tutaj do tego miejsca, jak widzicie, tutaj już kilka takich wieżyczek ma takie muszelki. My również możemy je tutaj dołączyć. Zobaczcie, co się dzieje, gdy do każdego elementu dorzucimy jakąś fajną muszelkę albo gwiazdę. Naprawdę jest tego tutaj dosyć sporo, no a każda część tego zamku jest fajnie teraz ozdobiona. No i teraz możemy zbudować naprawdę fajny, kolorowy... No i teraz możemy zbudować naprawdę bardzo fajny i kolorowy zamek z piasku. Na plaży oczywiście nie może zabraknąć kogoś, kto będzie sprzedawać lody. Mamy tutaj fajne lody. Z tego, co widzę, to są lody w czterech smakach. Pierwszy smak jest kokosowy. Fajnie bardzo wygląda, tak orzeźwiająco. Następny smak jest chyba... arbuz? Tak mi się wydaje. Nie, to jest ananas. Tutaj myślałam, że jest arbuz, a to jest malina. A to? Czy tutaj jest narysowana kukurydza? Przynajmniej tak wygląda, a może to są faktycznie lody o smaku kukurydzy? Jak przystało na wakacje, oczywiście możemy sobie popływać, czy możemy się tutaj położyć. Ej, co jest grane? Jak chcę na tym materacu się bardziej położyć. Musimy ten materac nieco bardziej tam wrzucić. Ej, patrzcie na to! Możemy wskoczyć do wody
i naprawdę pływać! Dajcie znać, czy wy potraficie pływać, bo ja szczerze powiem wam, że tak kiepsko. Skakuję na windsurfing, zobaczcie, jakie pozycje możemy tutaj wykonać i wypływamy z tej wyspy, opuszczamy ją, ponieważ oprócz tego, że pojawiła się nowa wyspa, to pojawiła się jeszcze jedna fajna rzecz. Bo oprócz tego, że pojawiła się wyspa, to w tym naszym takim pierwszym świecie pojawiły się zupełnie nowe ubrania i to w dwóch lokacjach. Pierwsze z nich to są te takie kolorowe ubrania, które chyba były już wcześniej, natomiast tutaj cały sklepik się zmienił. O wow, patrzcie na to, jakie dziwne są te stroje. Troszeczkę jakby były takie starodawne, staromodne. Patrzcie na te wszystkie sukienki. Tutaj mam jakąś spódniczkę. Do tego możemy sobie dobrać jeszcze jakąś bluzeczkę. Troszeczkę mi to przypomina taki styl bawarski. Zróbmy sobie jakąś stylizację, na przykład w kolorze niebieskim. Shorty, koszulka, dajmy tutaj taką torebkę. Koniecznie jeszcze skarpetki, no i niestety, ale nie ma tutaj butów. Jak oceniacie te nowe stylizacje? Bo moim zdaniem takie średnie. Dzięki wielkie kochani, że byliście razem ze mną, mam nadzieję, że chociaż trochę jestem podobna tutaj do Vaiany. Dajcie znać, czy lubicie ją jako bohaterkę Disneya, no i czy wy również odkryliście te wszystkie sekrety. Dzięki wielkie, do usłyszenia, pa pa!